ostatni bój. Będziemy startować ostatecznie na jednej furze, na tym Fordzie Branco z lewej naszej perspektywy. Jako pierwszy dzisiaj już tylko będzie musiał sobie coś udowodnić. Wychodzi do nas popa, ale prawa dla Słowaka. Mariusz Babkowicz. Nie prześcignie już dzisiaj żadnego zawodników. To jest też w martwym ciągu. Realne obciążenie w okolicach 350 kg. To też jest w okolicach jego rekordu życiowego. Więc jeżeli w ogóle to będziemy liczyli tu może na jedno powtórzenie. Każdy zawodnik ma 60 sekund. Oczywiście, jeśli dadzą radę, to liczba powtórzeń będzie decydowała o zwycięstwie. 5, może 6 zawodników ma jeszcze o co tu walczyć. Zwycięstwo już tylko pomiędzy Robertem Cyrwusem i Markiem Czajkowskim. Ależ przerażony tutaj tym ciężarem. Nie było chyba w tym roku jeszcze ciągów. Ten byłby jeszcze cięższy, mówią chłopacy, o 20 kg. No to zapraszamy, panie Babkowicz. A państwa prosimy, bo to będzie naprawdę. Oni byłem w namiocie, oni są bardzo zmęczeni. To mocne słońce tutaj na lotnisku naprawdę nie jest ich sprzymierzeńcem. Dawno nie widziałem tak zmęczonych chłopaków. Mimo że bywały dłuższe zawody niejednokrotnie, to jakoś tutaj na tym lotnisku odcina ich totalnie od prądu. Po pisku Krzysia zrobimy po raz ostatni, słuchajcie, fajną wrzawę dla Mariusza. Tak jak mówiłem, on walczy już teraz tak naprawdę, aby udowodnić coś, może sobie oderwać, może jedno zaliczenie. Daj Krzysiu znak. 3, 2, 1. Tu możemy na spokojnie, ale dajcie mu mocy. Podziękujcie za dzisiejszy start. To będzie weekend. O! Próbuję, ale jeszcze. Daj muzyki trochę. Będzie chciał o tym weekendzie zapomnieć. Wczoraj słabszy start Rypinie, dzisiaj bardzo słaby start. Wróć po rekonwalescencji. Mariusz silniejszy, pomaga mu kończu. Ale to byłby jego rekord życiowy, gdyby to dał radę oderwać. Przygotowuje się kolejny zawodnik, Pierre Motard. Podziękujemy za dzisiejszy start. Dziękujemy. Mariusz Babkowicz skończy dzisiaj na miejscu. No i teraz on jeszcze ma szansę tutaj spróbować chwycić zawodnika z szóstej lokaty, ale trzeba w tym martwym powalczyć przed państwem w ostatnim dziś swoim boju w Katowicach. Mistrz Francji, Pierre Motard. Dajcie mu oklaski. Mój imiennik, więc będę trzymał kciuki, aby tu chociaż jedno powtórzenie poszło. Strong ekipa go wypuści. I po gwizdku, kiedy DJ Alan da muzę w górę, prośba, tak samo jak dla fajnie podziękowaliście Mariusowi mimo słabego dzisiaj jego startu. I spróbujmy zmobilizować Piera i jednocześnie podziękować dzisiaj za katowicki start w Pucharze Kuchni Wikinga. No to paski już przywiązane. Zgłasza gotowość. Radzik zacznie tę zabawę. 3, 2, 1 i poszedł. Katowice, prośba. Jest! A więc coś tu można zrobić. On lubi ciągi. 2, pomóżcie. Może jeszcze powalczy sobie miejsce 6. 3. O, on może być w czołówce tej konkurencji. Lubi martwe ciągi, prawda? 4, dobrze, a ma mnóstwo czasu. Teraz pit stop. 5. Halo, halo, drodzy państwo, nie opuszczajmy tego. On ciągle startuje. 15 seconds. Nie, już ledwo żyje. Spokojnie, Pierre, ile? Dobry gość, nie? Moi drodzy, to będzie jeden z lepszych wyników. 6 powtórzeń. Podziękujcie Francuzowi. Brawo, brawo! Ale widzieliście, go odsyło totalnie. On jest dzisiaj najłatwiejszy start. No i teraz idzie do nas olbrzym, to znaczy jedno. Będzie startował reprezentant Czech. Powitajcie go po raz ostatni. Lubosz Kinecki. A przygotowuje się Piotr.
Prawdopodobnie Gruzin. Tak. Przygotowuje się Nika na Kajce. A potem Tomek Baczow. O, dzisiaj Czech wyżej, od wielokanty już, ale musi obronić się przed atakiem Francuza. Nie znam akurat w tej konkurencji rekordu Czecha. To jest młody zawodnik, ale będzie ciężko, bo Pierre Motoalto weteran walki w Europie i to jego koronna konkurencja. Drodzy Państwo, 3, 2, 1, pomóżmy Olbrzymowi, Niedźwiedź Czech rusza po swoją przygodę, raz, ale głośniej, głośniej, 2, lubi to, 3, wow, 4, co za to, 5, jest liderem, a ile czasu, 7, no, pokazał się z dobrej strony. Regeneracja i lecimy dalej. 5. Jest 8. Jest jeszcze dużo czasu. Moi drodzy, stop. Mamy nowego lidera. Lubosz, 8 powtórzeń, wielkie brawa! A więc tutaj ma swoją moc w martwym ciągu, chłopak. Będzie z pewnością 6, a może za chwilę. Przesunie się wyżej, zbiją pewnie 5 po drodze, bo do nas po raz ostatni zbliża się mistrz Gruzji, Nika Lakajce. Powitajcie go także ostatni raz na płycie lotniska Mukowiec. Ma trudne zadanie. Piotr, ile miał Czech wcześniej, Kinecki? No, miał 5 punktów straty, ale Kinecki może być tutaj jeden z najlepszych zawodników, więc Lakajce musi zrobić swoje. On ma tyle samo punktów, co 4. Tomek Wator, zaczynamy. 3, 2, 1 i prośba, po raz ostatni za Gruzina. Lecimy, raz. 2. Chyba to miejsce obroni. Oj, 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 oj. Odcięło. Jakby totalnie stracił moc. Ja myślę... Ale zobaczcie, to słońce naprawdę bardzo źle wpływa. Widać, jak chłopaków nagle łapie niemoc. Jest sporo czasu. Ten Gruzin opuszcza. Stop. Dwa powtórzenia i może to być szansa dla Tomka Batora. Dziękujemy, dziękujemy, brawa dla Gruzina, a także szansa dla Czecha. No, to też nie będzie bardzo łatwa sytuacja. Tomek ma tyle samo punktów, co Gruzin, ale to jest też wokół rekordu życiowego Tomka Batora. Moi drodzy, pierwszy z biało-czerwonej w ostatnim boju. Mocno, mocno pomóżcie, bo on musi zrobić 2 minimum, aby nie stracić pozycji. 3. 2, 1, lecimy z Polakiem! Problemy, problemy, zróbcie to w rytmuce! Pięknie, całe lotnisko! Finał American Kampania! Zróbcie tu piękną przełom! No to na pewno jedną pozycję straci. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Podziękujmy za start. Tomek Wator, Toruń! No i została trójka. Oni już walczą o wszystko. Pierwszy z nich, reprezentant Ukrainy, Oleg Filipiak, o miejsce trzecie i drugie. Po raz ostatni wprowadźcie go tutaj. Dobrą wrzawą. Na zwycięstwo już nie ma szans, ale może być jeszcze drugi. Jaka jest, Piotr, różnica punktowa między chłopakami? Jeden punkt, no ależ to będzie bitwa. Więc kto zrobi więcej, bierze miejsce drugie. W tym przypadku Robert Syrwus może jeszcze powalczyć o zwycięstwo. No uwaga! 3, 2, 1. Poprosimy Katowice! Raz! Dajcie, dajcie od siebie! 2! 3! 5, przepraszam! Idzie na lidera! Dobrze, Filipia! Wow!
10! Co wyprawia? On chce zaatakować chyba jeszcze nawet lidera. 11 i czas. I czas jeszcze pozostał. Brawo, brawo. Moi drodzy, 11 powtórzeń. No to masa gwost. Reprezentant Podhala miał tylko punkt przewagi, Robert Cyrwus. No i będzie musiał ten punkt sobie teraz wyrwać. A tak, brawa, brawa, Olek Filipiak, piękny wynik. A Robert ma jeszcze w głowie to, że może zaatakować Marka Czajkowskiego. Wspomaga go rywal. I o to chodzi, to polska reprezentacja, ale za chwilę po blisku będą konkurentami. Po raz ostatni. Z nowego Tary, z Podhala. Z nowego Tarku, Robert Kropek Cyrwus. I po gwizdku nie dajcie się prosić o brawa, bo Polak musi odeprzeć atak. Musi zrobić 11, 3, 2, 1. Polećcie z Robertem! Trzy. Dawaj, Kropek! Coraz bliżej celu, ale ciągle do niego trochę brakuje. Z waszą pomocą da radę. Są kłopoty. 20 sekund. Ile dokładnie, Piotr? 8 powtórzeń, brawa dla Roberta. No i mogą być ex aequo z Filipiakiem. To trzeba będzie spokojnie policzyć. Spokojnie. No i teraz ostatni, on ma przewagę. Przewagę punktową, psychologiczną. No i ma państwa, swoją publiczność za sobą. Mistrz Polski, Marek Czajkowski, Podlasie! Zrobimy tak, po blisku zostawimy Marka, państwa i DJ Alana i zróbcie tutaj 60 sekund najpiękniejszego piekła na finał American Cars Money. Ale obiecajcie, że nikt nie trzyma łap w kieszeni, nikt się nie podbiera. A dziękuję, bo prawdopodobnie to będzie jego łupem za dzisiejszy start. Marek gotów? Krzysiu, 3, 2, 1. Zróbcie to chłopakowi, głośno! Ale w komplecie prosiłem! Wystarczy! On wie, że to jest plan minimum, który wystarczy. Nie wygra tej konkurencji, ale on miał tak ogromną przewagę.